17 minut po 14. Poniedziałek, więc oczywiście kolejne na pół gwizdka, kolejny intensywny weekend za nami. Będziemy mówić o tym, co się działo, ale dziś, z racji tego, że każda z naszych audycji jest pod znakiem jakiejś dyscypliny, dziś będzie to głównie siatkówka. Dziś ze mną w studiu są trener AZS-u Jawor Częstochowa, Robert Szczerbaniuk. Witam serdecznie. I Dawid Wigas, dziennikarz sportowy. Witam serdecznie. Panowie, no to jeżeli mamy Roberta Szczerbaniuka, no to oczywiście zaczynamy od tematu AZS-u, no, który walczy o awans do drugiej ligi. W tym momencie już jest po wygraniu pierwszego turnieju półfinałowego i jest w turnieju finałowym. Jak na ten moment wygląda sytuacja AZS-u? No i jakie są cele, jakie są ambicje? Cele są takie same jak przed sezonem. Wygrywać ile się da, walczyć do końca, no i końcowy wynik awansować do drugiej ligi. No bo właśnie, ten turniej, który już jest teraz przed nami, turniej finałowy, no to już z niego bezpośrednio zwycięzca, poprawcie mnie, jeżeli tak, się mylę. Tak, tylko pierwsze miejsce awansuje. No, czyli cztery turnieje są równoległe, ale tylko zwycięzca z każdej grupy awansuje do drugiej ligi. Także tu rywalizacja na pewno będzie no, bardzo mocna. No, liczymy na to. Zresztą na półfinałach też nie było łatwo. No jest to ostatni turniej. Większość drużyn, które tam będą chciały awansować, więc my też jesteśmy w tym gronie. Jedziemy po to, żeby powalczyć o drugą ligę. Dawid, jak oceniasz szansę? Czy według mnie no, AZS Częstochowa zdominował całkowicie rozgrywki pierwszej ligi śląskiej, tutaj wojewódzkiej, i ten turniej półfinałowy, tutaj trener troszkę kokietuje, że było ciężko, no, pokazuje też trochę, że ta Liga Śląska, tam spokojnie 3-4 zespoły mogłyby się bić o awans do tej drugiej ligi, wiadomo, że tych miejsc jest mniej, miejsca są tylko dwa, czyli AZS Częstochowa i drużyna z Rudzińca. Natomiast no, wydaje mi się, że drużyna Częstochowy jest faworytem tego turnieju. Jakbyśmy spojrzeli na nawet pod kątem marek sportowych i innych drużyn, no jest tam drużyna Żyrardowa, jest tam drużyna z Piły. Joker Piła kiedyś no też, właśnie, tradycje, miał powiedzieć, że tutaj... tradycje plus ligowe, więc no, pewnie też chcą do tego nawiązać. Natomiast no, myślę, że ciśnienie i chęć i potencjał siatkarski w drużynie Jawor AZS Częstochowa jest na tyle spory, że myślę, że za tydzień o tej porze będziemy się cieszyć z kolejnego klubu na drugoligowym froncie szczeblu centralnym rozgrywek PZPS. No właśnie, panie Robercie, zacząłem od razu tutaj od mówienia o tych turniejach półfinałowych, finałowych, no przecież a cały sezon za nami. Jak ten sezon przebiegał? Czy jest pan zadowolony z drużyny, z tego jak ostatecznie ta runda zasadnicza wyglądała? No ciężko nie być zadowolonym, jeżeli wygrywamy powiedzmy naszą ligę z dużym dorobkiem punktowym, jeżeli chodzi o przewagę nad drugim miejscem. Pewnie są wzloty, upadki, ale generalnie jestem bardzo zadowolony z drużyny. Zrobiła to, co prezentowali na początku, a teraz jak się prezentują, zrobili duży postęp sportowy, także naprawdę jest się z czego cieszyć. No właśnie, no bo w składzie AZS-u też jest przecież kilku graczy już doświadczonych, którzy na swoim koncie mają występy i na wyższych szczeblach i mają występy w wielu, wielu ciekawych miejscach. Tak, no, zespół mamy taki zróżnicowany, jest trochę młodych, trochę doświadczonych zawodników, tak jak wspomniałeś, część ocierała się o pierwszą ligę nawet, także zespół ciekawy, połączenie rutyny z młodością, także fajnie to wygląda. Ty, Dawid, też na bieżąco śledzisz dokonanie. Jak myślisz, na co tych zawodników no, stać w kontekście też przyszłości? No bo wiadomo, że jakieś tam ewentualne awanse no, wiążą się na pewno też z jakimiś transferami, budowaniem zespołu troszeczkę inaczej. Natomiast no, pytam o ten skład, swoją drogą, przepraszam, że tak zmieniam temat, ale wspomnę tylko, nie wiem, czy państwo zauważyli, tutaj na pewno Zbyszek zaraz zareaguje i pokaże Dawida, jaką ma koszulkę dzisiaj na sobie, bo to może nie każdy zauważy, bo to mikrofon zasłania marynarkę, tu możesz się wspomnieć, że dzisiaj się dopasowałeś. Dzisiaj się dopasowałem, no wiedziałem, z kim będę miał okoliczność dzielić to studio, więc tym bardziej. Niestety, no koszulka z każdym rokiem jest coraz bardziej opinająca, nie wiem, czy to jest kwestia prania, czy jakichś innych aspektów, tak, ale... Tak, tak, na pewno, to są kwestia proszku, tak. Proszku i temperatury prania na pewno. Natomiast wracając do składu AZS-u, no to powiem szczerze, że skład jest fajnie zbilansowany, bo to jest przede wszystkim... zbiór chłopaków tutaj lokalnych, związanych z Częstochową, to jest pierwszy fajny czynnik, który powoduje to, że no, też łatwiej się z tą drużyną utożsamiać. Druga rzecz to jest to, że drużyna gra na hali Polonia. To jest też taki czynnik, który powoduje oczywiście teraz ten sezon bez kibiców. Natomiast no, zawsze fajnie widzieć AZS Częstochowa na hali Polonia. Natomiast względem przyszłości,
Wydaje mi się, że trzon zespołu na pewno spokojnie by sobie poradził na szczeblu centralnym rozgrywek. No, trzeba byłoby pewnie pomyśleć o jakichś wzmocnieniach. Myślę tutaj szczególnie o pozycji atakującego, bo tam widzę, że jeszcze jest potencjał do tego, żeby można było bardziej wykorzystać tą pozycję. No i myślę, że spokojnie w drugiej lidze, ten pierwszy sezon wiadomo, że to jest troszkę taki w roli Beniaminka, ale ja wiem na przykład w lidze łódzkiej, w grupie trzeciej, tam WKS Wieluń Teniarz jako Beniaminek wchodził do ligi, no i też zaczepił się o turniej półfinałowy, o awans do pierwszej ligi, a była to też zbiórka chłopaków pod przewodnictwem Marcina Krysia. No i mam nadzieję, że AZS Częstochowa pójdzie tą drogą, że najpierw postawi ten ostatni, finalny krok w drodze do awansu, a potem troszkę wzmocni ten zespół, bo już słyszy się o tym, że są potencjalni chętni do tego, żeby grać w Częstochowie. No i powalczy o to, żeby na tych drugoligowych parkietach godnie Częstochowe reprezentować, a tego jestem na pewno bardzo pewny, że drużyna będzie walczyła w każdym spotkaniu. Panie Robercie, przejdę do pana też tak już osobiście, no bo z jednej strony oczywiście mówimy tutaj o AZS-ie, ale też chciałbym zapytać pana, jak się pan odnajduje, no w tej, w pewnym sensie już gdzieś tam nowej roli trenerskiej, no bo do niedawna jeszcze przecież na boisku jako grający zawodnik, no myślę, że mogę tutaj wspomnieć o wielu sukcesach. 6-krotne Mistrzostwo Polski, jeżeli się nie mylę, przecież z AZS-em też Puchar Polski, naszym częstochowskim, było też wicemistrzostwo z AZS-em. Także no tutaj kariera bardzo bogata. No i jak teraz to wygląda w kontekście kariery trenerskiej? Czy już gdzieś może obrał pan jako cel, że czy to jest ta droga, że bycie trenerem siatkarskim to jest to? Szczerze powiem, inaczej się patrzy na to, prawda? Czasami też jestem za bardzo wymagający w stosunku do chłopaków, bo oczekuję od nich pewnego poziomu, z którym niektórzy nawet na takim poziomie nie marzyli, na pewno też, nie ukrywajmy, nie będą grali. Ale nie jest to, tak, że tak powiem, lekki kawałek chleba, dużo stresu, dużo nerwów, ale kto wie, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym, czy chcę iść tą drogą po prostu trenerską i tak dalej. Póki co koncentruję się na tym, co jest teraz, a co będzie za rok, zobaczymy. No właśnie, a jeżeli chodzi o te różnice jeszcze pomiędzy byciem zawodnikiem, bardziej się jednak pan denerwuje jako trener, czy jako zawodnik było? No, chyba jako trener, zdecydowanie. Chyba jako trener. Panowie, do tych rozmów o siatkówce, o AZS-ie i nie tylko, powracamy już za chwilę, a na razie chwila z The Beatles. No właśnie, mówimy dzisiaj o sporcie, a głównie o siatkówce, choć nie tylko, mam nadzieję, też w tej audycji będziemy mieli czas wspomnieć, chociaż czas nam zawsze bardzo szybko leci. Ze mną w studiu są Robert Szczerbaniuk i Dawid Wygas, przypominam. Panowie, mówimy o siatkówce, Dawid, może teraz od ciebie zacznę. No właśnie, no bo przecież w Częstochowie mamy też inne drużyny siatkarskie i może być tak, że niedługo na jakimś szczeblu będą derby, bo teraz właśnie Jawor AZS walczy o wejście do drugiej ligi. No i mogą być derby na poziomie trzeciej klasy rozgrywkowej, czyli drugiej ligi, w postaci derbów AZS-ów. To byłoby dosyć ciekawe. Poza tym mogą być derby, jeśli AZS Eco Team AZS Stolce Częstochowa awansuje do pierwszej ligi, to wtedy może być derby na poziomie pierwszoligowym, co już widzieliśmy w przeszłości, kiedy AZS Częstochowa, sportowa spółka akcyjna, rywalizował z Exact Systems Norwid Częstochowa. Fajnie, że tych podmiotów jest kilka, natomiast ja zawsze powtarzam, jak tylko mam do tego okazję, że nie wiem, czy Częstochowe stać na to, żeby były trzy mocne podmioty siatkarskie, czy jakby to całe środowisko się troszkę, tak myślę, no taki szklany sufit sobie wyobrażam w tym kontekście, żeby się zjednoczyło i postawiło na to, żeby zrobić jeden mocny podmiot, który będzie walczył o to, żeby grać w plus lidze. No bo za chwilę się może okazać, że będziemy mieć fajne kluby na poziomie pierwszoligowym, ale braknie też tych firm do wsparcia, żeby zrobić ten krok dalej, no i wrócić na parkiety plusligowe, bo coraz szerzej widzimy kluby, które w większych miastach starają się o angaż do plusligi. Lublin, Bydgoszcz, Bielsko-Biała też chce wrócić, więc no za chwilę będzie coraz ciaśniej i wydaje mi się, że mimo wszystko, no fajnie, że tych podmiotów jest wiele, ale chciałbym doczekać takiego momentu, kiedy będzie jeden mocny klub, który będzie walczył o coś więcej niż tylko gra na zapleczu. No na pewno cieszymy się z sukcesów naszych klubów na każdym szczeblu, ale no masz rację, myślę, że wszyscy gdzieś tam spoglądamy, no fani czy siatkówki, czy ogólnie sportu częstochowskiego, spoglądamy z zazdrością na Zawiercie, na inne kluby plusligowe, no i marzymy o tym, żeby kiedyś na pewno do tej elity wrócić.
wrócić. Robert pamięta te czasy i brał czynny jeszcze udział. Pamięta. Pamięta te czasy i brał czynny udział, bo to jest ważne. No w tych, chyba mogę tak powiedzieć, złotych czasach AZS-u, prawda? Myślisz, że jest to realne, żeby takie piękne momenty powróciły do naszego miasta? No ja mam taką nadzieję. Wszyscy się starają, żeby siatkówka powróciła do Częstochowy, bo myślę, że kibice zasługują, żeby był taki klub w Częstochowie. No tak jak żeśmy wspomnieli, no trzy kluby. Można by było, to już jest od wieków poruszany ten temat, żeby zrobić jeden mocny, ale nigdy rządzący jakoś nie mogą dojść do porozumienia, także mi zostaje tylko trenowanie AZS-u, robienie tego, co potrafimy, a od tych spraw to są inni ludzie i mam nadzieję, że kiedyś się dogadają i Częstochowa wróci do Plusligi. No właśnie, no ten powrót do Plusligi jest na pewno takim czymś, co nam się marzy wszystkim. Powiedz, tak w kontekście tego, co było. Jak wyglądały te lata, kiedy właśnie ty z AZS-em zdobywałeś, no, można powiedzieć, najwyższe laury w Polsce? Oj, ja byłem po dwóch stronach barykady, można powiedzieć, bo za czasów Mostu Stalu, gdzie była Święta Wojna z Częstochową, to był jeden epizod. Później była przerwa w Bełchatowie, gdzie grałem 2 lata i przyszedłem z Bełchatowa do Częstochowy już jako zawodnik. Nie powiem, żebym był mile przywitany przez kibiców, ale początki zawsze były trudne. Później się kibice przekonali, że warto też tutaj nas dopingować, szczególnie moją osobę. Mam nadzieję, że odwdzięczyłem się dobrą grą i... No i czekamy teraz właśnie na nowe pokolenie, na nowy klub i mam nadzieję, że za parę lat wrócimy tutaj do Plusligi. No Robert, no po właśnie, tutaj i w Częstochowie zostałeś, można powiedzieć, prawda? No bo przecież ty się urodziłeś we Wrocławiu. Tak, urodziłem we Wrocławiu, tak. Wróciłem do Częstochowy. Znaczy, jak przyszedłem tutaj właśnie grać z żoną, postanowiliśmy kupić dom. Teraz nasze dzieci chodzą tutaj do szkoły. Syn, że tak powiem, do klasy sportowej, do Norwida, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Ściśle jesteś teraz już powiązany z naszym teraz miastem. Już tak. Dawid, no właśnie, mówimy o tych ogólnie o siatkówce, no i musimy na pewno też wspomnieć chociaż kilkoma słowy o Norwidzie, który co prawda no, w tym pierwszym meczu w playoffach z Gwardią Wrocław, dobrze mówię, ciężko nam idzie z tą drużyną z Wrocławia. No nie wyszli na ten mecz zawodnicy trenera Lebiody, no wystarczy spojrzeć na to, że w pierwszym secie tego spotkania zaczęło się od 0-3 i trener Lebioda wziął pierwszą przerwę i za chwilę było 1-6 i trener Lebioda już wziął drugą przerwę, no bo fajnie byli chłopcy napompowani przed spotkaniem, natomiast weszli na parkiet i ten balonik bardzo szybko pękł. No i niestety ta porażka, chociaż potem to drugie spotkanie we Wrocławiu, to już się fajnie oglądało, bo to już był ten Norwid waleczny z tego całego sezonu i tutaj też muszę powiedzieć słowa pozytywne do trenera Piotra Lebiody, który fajnie ten zespół ułożył. Zespół, który na początku sezonu miał być drużyną, która będzie walczyła o utrzymanie. Jakbyśmy personalnie spojrzeli na te nazwiska, no to wyglądało to różnie. Potem kontuzja Adriana Krasia, no i nagle pojawia się tak na ostatnią chwilę Tomasz Kowalski i to był trochę kluczowy moment dla mnie, że Tomek Kowalski poukładał ten zespół stosunkowo młody, stosunkowo niskich przyjmujących, bo to też trzeba spojrzeć, że Damian Kogut, który gra fenomenalny sezon, Mikołaj Szewczyk, to nie są jacyś mega wysocy przyjmujący, tylko raczej ci dynamiczni, którzy bazują na zasięgu spowodowanym wyskokiem, a nie, że mają ponad 2 metry, więc to też fajnie się wkomponowało. No i wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Był taki moment, że te playoffy, teraz nawet Gwardia Wrocław w dniu wczorajszym grała w Lublinie i miała 3 piłki meczowe na 3-1, przegrała co prawda po tiebreaku, ale też pokazała, że z tym liderem po rundzie zasadniczej można powalczyć. Troszkę szkoda, natomiast mimo wszystko, jakbyśmy spytali się kogokolwiek ze środowiska, czy piąte miejsce dla Norwida będzie sukcesem, to każdy by to wziął w ciemno i w ogóle by się nie zastanawiał nad to, że można było coś więcej zrobić. W czwartek ostatni mecz z drużyną ze Świdnika i myślę, że to będzie taka kropka na D tego sezonu. Piąta pozycja, fajnie, fajna baza do tego, żeby wyjść w przyszłym roku na jeszcze wyższy poziom, bo cały ten tak naprawdę trzon zespołu pozostaje. Tak naprawdę poza Damianem Kogutem i Mikołajem Szewczykiem to cała szóstka ma pozostać w drużynie Norwida. Jak się wzmocnią fajnymi przyjmującymi,
to myślę, że w przyszłym roku jeszcze większą będziemy mieć pociechę z drużyny Exact Systems Norwid Częstochowa. Wrócę jeszcze do AZS-u, który walczy teraz w pierwszej lidze śląskiej, awans do drugiej ligi, czyli twojego AZS-u. Robert, no bo właśnie, turniej finałowy, no można powiedzieć już za chwilę, prawda? No i te cztery drużyny, które walczą, no na pewno każda z nich będzie zmotywowana, ale no tak jak już wcześniej Dawid mówił, wy może jesteście, no powiedzmy to wprost, stawiani w roli faworytów. Powiedz, czy jakieś konkretne przemyślenie już na sam ten turniej, jakaś dodatkowa motywacja, żeby, no wiadomo, że to też jest na pewno wyzwanie pod kątem kondycyjnym, bo dużo spotkań w krótkim czasie, no i rywale też w kontekście tego sezonu, tego, co jest za wami, na pewno bardzo mocni, prawda? Tak, przygotowujemy się. Myślę, że kondycyjnie jesteśmy przygotowani. Co mogę powiedzieć? Trzy wymagające spotkania na pewno będą. To nie ma tak, że ktoś się położy, bo tam nikt nie jedzie po to, żeby oddać mecz, tylko na pewno będzie to twarda walka. O przygotowanie kondycyjne ja bym się nie martwił, bo tam jest w drużynie kilku strażaków, więc oni na bieżąco są, działają z formą, więc jeśli nawet nie chodzi o kwestie treningi siatkarskie, to ale... A jeżeli chodzi o mobilizację, myślę, że to jest taka wisienka na torcie teraz. Po całym sezonie, po tylu meczach, po tylu miesiącach grania, to jest to, na co generalnie chłopaki czekali, żeby właśnie zagrać ten turniej, żeby wygrać i zakończyć właśnie ten sezon takim sukcesem, taką właśnie wisienką na torcie. No to na pewno będzie niesamowite i właśnie o to przecież cały sezon drużyna walczyła. Mówimy o tej siatkówce, więc żeby już dopełnić temat, to znowu Dawid, w twoją stronę się zwracam. 28 kwietnia za to EcoTeam AZS Sztolce Częstochowa będzie walczył w turnieju finałowym w drugiej lidze awans do pierwszej ligi. Tam też na pewno rywalizacja będzie zacięta, no ale EcoTeam AZS też na pewno stoi przed historyczną szansą dla swojego zespołu. No i jest szansa na to, żeby wrócił na poziom pierwszoligowy EcoTeam AZS Sztolce Częstochowa. Myślę, że na pewno z dużymi nadziejami jadą na ten turniej. No trzeba też powiedzieć, czy to o awans z drugiej ligi, z trzeciej ligi do drugiej, czyli z tej pierwszej ligi śląskiej do drugiej ligi centralnej, czy z drugiej ligi do pierwszej ligi, no to ta droga jest naprawdę daleka, bo te turnieje półfinałowe są wymagające, bo to, właśnie, że ligę wygrasz, to jedno, ale potem jedziesz i tak rozmawialiśmy tutaj nawet w międzyczasie, że tak naprawdę jeden mecz przegrywasz i za chwilę jesteś poza tematem awansu i cały sezon, cały rok pracy, całe finanse włożone w to idą tak naprawdę i trzeba myśleć o nowym sezonie, więc to jest też trudne i tym bardziej chwała dla Roberta, czy też dla Wojtka Pudo za to, że udało się te zespoły też tak ułożyć i w przeciągu całego sezonu one bardzo fajnie się prezentują. No tam też jest sześć drużyn, które każda chce awansować. Tam nie ma, mówimy, że na tym poziomie już nie ma słabych drużyn. To jest taka trochę, wiesz, domena, jakbym powiedział o tym, że playoffy się rządzą swoimi prawami. To widzieliśmy w plus lidze, jak Kędzierzyn dominował ligę, a dwa mecze finałowe i to Jastrzębie jest po 17 latach mistrzem Polski. Więc no, to tak czasami bywa, że to jest tak forma jednego dnia. Jeden zawodnik gdzieś nie dojedzie, że tak powiem, troszkę słabiej się zaprezentuje, no i potem trzeba szukać tych alternatyw. Natomiast liczę, że no, ta częstochowska siatkówka będzie się rozwijać, no i tak no, możemy być pewni, że jak awansuje AZS Roberta Szczermaniuka, no to będą na pewno derby, bo nawet w przypadku, kiedy EcoTeam AZS Stolce Częstochowa by nie awansował, to przynajmniej na szczeblu drugoligowym się drużyny ze sobą spotkają, a jak nie, no to będzie derby w pierwszej lidze pomiędzy Norwidem, więc na pewno będzie dużo się działo w przyszłym roku, natomiast no musimy też patrzeć na to z perspektywy, że jednak no, trzy podmioty, ja cały czas do tego wracam, to jest sporo na miasto i to, o czym też rozmawialiśmy kilka chwil temu, że może warto byłoby pomyśleć, żeby siąść do tego okrągłego stołu. Tutaj w Radiu Fiat jest piękny, okrągły stół. Może przy okazji kolejnych audycji trzy podmioty. Zaproszę na pewno wszystkich przedstawicieli. Może tutaj dojdziemy do jakichś konsensusów, chociaż oczywiście przede wszystkim pamiętajcie, że audycja jest dla was, dla widzów, więc jeżeli macie na przykład ochotę coś zobaczyć konkretnego, kogoś konkretnego chcielibyście zobaczyć, to koniecznie piszcie w komentarzach, które na bieżąco czytamy, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. A panowie, do rozmowy o sporcie i nie tylko, powracamy za chwilę, na razie chwila muzyki. Na Pugwiska powracamy, dzisiaj głównie o siatkówce mówimy, w której Częstochowie bardzo dużo się działo i dziać też będzie w najbliższych dniach, tygodniach, więc wszyscy fani siatkówki na pewno zacierają ręce po to, żeby oglądać i kibicować drużynom, a zawodnicy i sztaby trenerskie już tam pewnie coraz mniej krótsze paznokcie, coraz bardziej obgryzione ze mną w studiu właśnie, a propos Robert Szczerbaniuk i Dawid Fygas, przypominam. No ale musimy powiedzieć, bo to jest magazyn sportowy,
sportowy, o którym omawiamy, też takie bieżące rzeczy, które się dzieją w sporcie, no a no, no nie sposób nie powiedzieć o Rakowie. No, no to, co się dzieje ostatnio w częstochowskiej drużynie, no to jest no, kosmos. No, po pierwsze w zeszłym tygodniu mamy już finał Pucharu Polski po zwycięstwie z Cracovią, a teraz w weekend no naprawdę imponujący mecz z Lechem Poznań w PKO Ekstraklasie. Przypomnę, Raków wygrał 3-1, mecz rozgrywany jeszcze w Bełchatowie, bo na Limanowskiego jeszcze nie dało się tego meczu rozegrać w Częstochowie, więc powrotu do Częstochowy nie było, ale w Bełchatowie pomimo warunków murawy, jakie były, Raków wygrywa 3-1, no i bramka Marcina Cebuli, no Dawid, no ja nie wiem, Ja przed telewizorem wstałem, wyszedłem, przeszedłem się dookoła bloku, bo musiałem ochłonąć po tej bramce. Stadiony świata, natomiast tu też 50% roboty to jest Kamil Piątkowski. Nie, no to środkowanie. Kamil Piątkowski po powrocie z kadry, mimo problemów z koronawirusem, no to naprawdę to jest gość, który tutaj na prawym stoperze gra fenomenalnie, chodzi linia, tak naprawdę poza sytuacją w meczu z Wisłą Kraków, co wyłożył to piłkę podanie, tak. do Żana Medweda, to teraz to jest no, takie liczby, bramka, asysta, cały czas udział w grze, powiem szczerze, szapoba. No i to też pokazuje, że jak młodemu chłopakowi dasz impuls w postaci powołania, debiutu w reprezentacji, to w wielu przypadkach właśnie to jeszcze pozwala mu robić krok dalej i najbardziej się chyba cieszą działacze Red Bulla Salzburg, że już zapłacili te 6 milionów za to, bo teraz już można byłoby podbić cenę do dyszki i myślę, że też by się chętni znaleźli. Natomiast wracając do tego spotkania, no to to był właśnie Raków w meczu z Lechem, jaki widzieliśmy na jesień. I to jest bardzo dobry prognostyk na tą końcową fazę sezonu, bo jeszcze w meczu z Cracovią, no to było troszkę wymęczone zwycięstwo. Tam bramki tych, którzy tych bramek za dużo nie strzelają, czyli Araka i Gutkowskisa. No ale mówię, to było jeszcze takie spotkanie, które trochę męczyło oczy. Ale teraz, w sobotę, no to naprawdę, to był taki koncert gry Rakowa na to pięciolecie Marka Papszuna. Chyba no, idealny prezent. Dobrze, że wspomniałeś o tym, to powiedzmy, bo może nie każdy wie. W ten weekend też właśnie taki jubileusz wyjątkowo obchodził trener czerwono-niebieskich, Marek Papszun. 5 lat dokładnie już jest trenerem w Częstochowie i Maciej Sikorski, też tak trener ze sztabu Rakowa, który głównie bramkarzami się zajmuje, też właśnie wtedy dołączył do Rakowa. No, to jest też ewenement. No, 5 lat w jednym klubie w piłce nożnej to jest rzadkość. W piłce nożnej to jeszcze się zdarzały takie ewenementy, no, ale w polskiej lidze to no. Sezon przetrzymać to jest bez zmiany trenera w niektórych klubach ciężko, bo tam się zmieniają po 3 miesiącach, jest krótka wędka i od razu wylot z klubu, więc tym bardziej... A propos, spójrzmy na Lecha, z którym graliśmy w ostatni weekend. Maciej Skorża właśnie debiutował. Maciej Skorża debiutował, taki zimny kubeł wody od razu z tym powrotem do Ekstraklasy, no ale jakbyśmy prześledzili to, jak że tak powiem, trenerzy się zmieniają w Ekstraklasie, no to tak naprawdę mało który klub może się pochwalić tym. Chyba tylko Marcin Brosz w Górniku Zabrze jest takim trenerem, który też tam kilka lat pracuje, ale już się słyszy o tym, że to ma być jego ostatni sezon, więc tutaj w Częstochowie na pewno nikt nie myśli o tym, żeby się pozbyć Marka Papszuna. Nawet jeśli ten sezon by się nie udało wygrać w tym sezonie Pucharu Polski, chociaż sobie tego nie wyobrażamy, no mamy ten handicap starcia z drużyną z pierwszej ligi, więc no teoretycznie faworyt jest znany, ale z drugiej strony mimo wszystko... To jest puchar, tak? To jest puchar, to jest jeden mecz. Puchary się rządzą swoimi prawami. dokładnie. Jedna kartka, jeden gol, coś gorszy dzień, ktoś wstanie lewą nogą, ktoś prawą i może być różnie. Robert, do ciebie pytanie. Czy ty w ogóle zerkasz na boiska piłkarskie jako no, człowiek związany ściśle z siatkówką? Zerkasz w ogóle na jakieś inne sporty? Jesteś też kibicem? Szczerze? Mówimy o piłce nożnej? Tak. Znaczy nie tylko, ogólnie. Ogólnie, to oglądam. Koszykówkę, tenis teraz nawet, zacząłem się interesować tenisem, Iga Świątek, piłka nożna, powiem tak, w polskim wykonaniu nie za bardzo, jeżeli chodzi o polską ligę, reprezentację jak najbardziej, no i Liga Mistrzów, no, to jest to, co oglądam. Polska Liga dla koneserów, to trzeba umieć. Polska Liga to nie na moje nerwy po prostu jest i wolę się nie denerwować. Podjąłeś tutaj, Robert, tak mimochodem, temat, który też dzisiaj w ogóle poruszył wszystkich w sporcie. Mamy 3 minuty do końca, ale myślę, że mogę o tym wspomnieć, bo chociaż tak w 2 słowach, myślę, że to jest ważne też dla wszystkich fanów, nie tylko częstochowskiego sportu, ale w piłce nożnej będzie powstawać Superliga, tak? Superliga, która mają założyć najlepsze kluby w Europie. Tam jest między innymi Juventus, Barcelona, Tottenham. I to, co się stało po tym, jak została ogłoszona ta informacja, że ta liga ma w ogóle wystartować już w te wakacje, w sierpniu,
To jest jakiś kosmos. Czy to jest informacja, która no, też ma zadanie boksowania się między tymi najbogatszymi klubami, a UEFA, czy też... O dochody, tak. Tak, zarządcami tych najważniejszych lig, czy też Ligi Mistrzów. No, słuchaj, najważniejsze jest to, że polskie kluby zgodnie raczej nie będą brały udziału w Superlidze, więc tutaj mamy stanowisko zgodne, natomiast wracając do tematu już troszkę poważniej, no ale... To jest troszkę to, co widzimy od lat, że już się skończył ten szalony futbol lat 90. i teraz pieniądz rządzi światem i ten pieniądz ma uratować tej Superligi. Te kluby, które jakbyśmy zobaczyli zestawienie ich, są bardzo mocno zadłużone. To nie jest kwota kilku milionów, tylko kilkuset milionów euro w większości klubów, które będą brały udział w tej lidze, więc no... To ma troszkę im podreperować te budżety. No ale fajnie o tym powiedział Gary Neville i Jamie Carragher. Czy tak naprawdę odchodzimy od tych genezy tych klubów, tak? Manchester United to był klub robotniczy, który powstawał w Anglii. No i jak teraz mają się utożsamiać te kluby, które właśnie miały startować w tej Superlidze, a już się słyszy o tym, że mogłyby być zostać wykluczone z lig krajowych. No właśnie. To jest taki czynnik, który może za chwilę się okazać, że zrobi się 20-25 klubów i one nie będą grały europejskiego pucharu w postaci tej Superligi, tylko po prostu wyłączą się z rozgrywek krajowych i być może będą grały ligę sobota, co sobota, normalnie ligę związaną z tych najlepszych zespołów. Nie wyobrażam sobie tego, bo to by było troszkę odejście od tego takiego utożsamiania się tej kultury lokalnej, no właśnie, kibicowania. Tak. I myślę, że to jest też troszkę taka kwestia szantażowania się wzajemnego między klubami i podmiotami. Dodam tutaj jedno takie osobne zdanie, że no mimo wszystko pamiętajmy, że jednak te kluby mają siłę i oczywiście UEFA jako organizacja no ma kontrolę nad bardzo ogromną ilością meczów, rozgrywek, etc. Natomiast te kluby, tą siłę medialną mają ogromną. Jeżeli taka Superliga dojdzie do skutku, to oglądalność tej ligi, no to nie możemy się oszukiwać, będzie ogromna i skupienie, zainteresowanie takimi klubami będzie ogromne, więc jak to się skończy? Te sankcje, o których mówiłeś, którymi UEFA grozi, to tam są już kosmiczne. Nie tylko kluby wykluczone z rozgrywek krajowych, możliwe już nawet w tym sezonie. Dzisiaj mają się spotkać władze Serie A nad wykluczeniem włoskich klubów. Możliwe, że też zawodnicy z rozgrywek reprezentacji. No to jest kosmos. Dzisiaj Jose Mourinho w Tottenhamie nie zrobił treningu. Za to Tottenham chyba chce zakończyć z nim współpracę. Nie no, zwolnił go już tak. I tam 34 miliony euro rekompensaty, odszkodowania. Tak się śmiejemy, ale jakbyś tak 1/10 dostać za zwolnienie w pracy z klubu, to można byłoby funkcjonować. Ale to jest jeszcze jeden czynnik, myślę najważniejszy, bo mówimy o potencjalnym wykluczeniu klubu z rozgrywek krajowych. No ale teraz sobie wyobraźmy, że Radio Fiat wykupuje prawa do Ekstraklasy, nadaje na swojej stronie YouTube za 10 milionów euro i przykładowo Ekstraklasa wyklucza Legię i Wisłę Kraków i Lecha Poznań. No i za chwilę Radio Fiat się odzywa do Ekstraklasy i mówi tak. Panowie, teraz obniżcie kontrakt, skoro nie gra najbardziej ważne kluby teoretycznie w lidze, no to my nie chcemy płacić 10 milionów, tylko wartość medialna tej Ekstraklasy zmniejsza do 5 czy do 3 milionów. I tak też może być na zachodzie, więc myślę, że tych radykalnych decyzji nie będzie, natomiast na pewno będzie jakaś lobby mocne, żeby spróbować zmusić te podmioty do tego, żeby jednak... brał udział w tej reorganizowanej Lidze Mistrzów i być może za jakiś czas się dowiemy, że kluby się dogadają, a po prostu dostają większą kompensatę finansową względem praw do transmisji. Jak to będzie, zobaczymy. Oczywiście zdarzyć się może wiele, to tym na pewno będziemy żyli, ale żyć będziemy też naszym lokalnym sportem i między innymi siatkówką, piłką nożną, której dużo się będzie działo. Panowie, w tym na Pukwiska to już wszystko. Ja bardzo dziękuję. Przypominam, że ze mną w studiu byli Robert Szczerbaniuk. Dziękuję bardzo. I Dawid Wegas. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że za tydzień będziemy świętować awans AZS-u. Oczywiście za to na pewno trzymamy kciuki. Was wszystkich jeszcze raz zachęcam i przypominam do subskrybowania. Słuchajcie oczywiście też Radia Fiat. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Sportowe emocje, wywiady, dyskusje i analizy. Najnowsze informacje o Rakowie, Włókniarzu i innych klubach sportowych, nie tylko z Częstochowy. W każdy poniedziałek od 14:10 na antenie Radia Fiat. Facebooku i YouTube. Magazyn sportowy na pół gwizdka. Włącz się, zadawaj pytania, komentuj.